Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Assassin's Creed Valhalla. I pora dokończyć tutaj te terytoria. Ja muszę wam się przyznać, że wreszcie udało mi się wszystkie te ryby złapać. I muszę przyznać, że było to dla mnie najgorsze osiągnięcie. Już tak nudne, że ojej, się wynudziłem niesamowicie. Ogólnie jest 19 ryb w całej grze, więc trzeba chwilę spędzić na tym, i to dłuższą chwilę, bo oczywiście są one porozmieszczane po różnej części mapy. A teraz sobie polecimy i dokończymy terytoria. Zostały dwa ostatnie osiągnięcia, czyli za wszystkie pyskówki i za wszystkie terytoria. No i koniec. Jeszcze raczej w tym odcinku to się nie stanie, ponieważ w drugim śnie musimy powrócić, jeszcze te terytorium wyczyścić i jeden sen, ten drugi został. A tam jest sporo jeszcze do zebrania. Więc chwilę to jeszcze zajmie. Teraz poszukajmy wejścia do tej jaskini. Gdzie te wejście przed nami twórcy ukryli? Nie, to zdecydowanie za daleko. Myślę, że bardziej trzeba tutaj szukać. No, nie ma. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Coś czuję, że jesteśmy blisko. O, jest. Tu sporo rzeczy jest, jeszcze jakiś klucz jest też. A gdzie przeklęty symbol jest? Klucz jeszcze dalej. Tutaj mamy jakąś skrzynię. Jest wejście, jakiś klucz. Klucz do drzwi w minglow jakimś. Zobaczmy. Nie mam pojęcia, gdzie ten klucz będzie trzeba użyć. A, no to tutaj. No dobra, teraz tylko znajdźmy drogę. Jeśli to czytasz, to lepiej bierz nogi za pas. To miejsce
i ten zapomniany grobowiec doprowadzi cię do szaleństwa. Gdy piszę te słowa, z rąk spływa mi krew brata. Czułem, jakby ktoś lub coś przejęło nade mną władzę. Nie umiem tego wyjaśnić, ale skarby znaleźć możesz też gdzieś indziej. Zawróć, póki jeszcze możesz. Nie, nie. My nie zawrócimy. Okej, okay, czyli tutaj był potrzebny ten klucz, rozumiem, tak? Na górze jest przeklęty symbol. Na razie zgarnijmy sobie skrzynię. No i dobra. Skoro mamy to zaliczone, to teraz udajmy się tutaj. Okej. Może zresetujmy wszystkie znaczniki. Dobra, zaznaczmy sobie coś takiego. No i dobra, pierwsze mamy tutaj zadanie jakieś. Teraz zobaczymy, o co będzie chodziło tym razem. Stoi ktoś. Wygląda jak arena. A, Draugr. No, no i bardzo fajnie, dawno nie było walki. No dobra, skipniemy sobie to. A czemu? Coś musimy zrobić? Kurde, myślałem, że tu będzie walka. I skipnęłem wszystko. A ona już gadać teraz ze mną nie chce. Aha, czyli wiedziałem, że po pijaku miało to się odbyć po prostu, tak? Jaka mocna w ogóle! Dobra, przejdźmy na arenę z nią. W ogóle to by się przydało, ale chyba nie można teraz, co? W trakcie zmienić broni. A, można. Nieźle. Co ty na to? Poczuj te ostrze. Na te ostrze nie ma silnych. You fought well, and our journey was fair. Now yours continues. Now I transcend. Farewell. It is my turn to see the god of poetry. No i dobra, i zostało tylko dobić. Co ten Majbor tak długo? A scroll recounting Ragnar Lothbrok's death.
dobra, to lecimy sobie dalej. Do kolejnego przeklętego symbolu, ewentualnie stron. Nowe zadanie dostaliśmy? A to co za... Zaginieni dręgrzy Ragnara. Od śmierci swego dowódcy armia dręgrów Ragnara została pozostawiona samym sobie. Teraz jej członkowie pragną honorowej śmierci. Udaj się do Jamy Węży. Ale motyw. Jeszcze jakieś dodatkowe zadanie. To jest święto? No to dobra. Na jazdy rzeczne to też wiemy co. Ale to jest rzeczywiście coś nowego. A gdzie to się odbywa, że tak powiem? Tutaj się odbywa. Okej. Zobaczmy, o co chodzi. Okej. Jeszcze zobaczmy tylko, co ten gość nam dał po zabiciu. Ale te ryby to kurde. Naprawdę. Krakumal Ragnara. O! Ej, nie! No dobra, udajmy się w to miejsce. Nie zgiń. Dobra. Jeszcze kawałek musimy... Przydałby się wierzchowiec. Okej, już za chwilę dotrzemy. Jeszcze nic nie widzę za bardzo. Ale zaraz, tutaj coś mamy, coś mamy. Nie rozumiem. Jeszcze raz. Muszę to napisać. Liczni Skaldowie, coś tam. Widziałem jego śmierć, lecz to nie była śmierć. Była to ledwie kolejna strona zapisu w sadzie, jaki świat nie widział. Wszyscy żołnierze, którzy mieli się tego dnia w pobliżu mostu Stamford Bridge przy Jamie Węży. No tak, ale co my mamy z tym zrobić? O, trzeba było skupienie w odpowiednim miejscu nacisnąć. Supreme bringer of all men, now King Illa's price.
I've seen this day a thousand times. Baldur keeps a cup of mead for me. I welcome my entry into the land of champions. Mocked. Ridiculed. To rozumiem po prostu jest na zakończenie tego zadania z zabiciem wszystkich Ragnarów, tych Drengrów. With a thirst on my lips. My reputation cannot be unwritten. Inscribed on the hearts of those who fought beside me. Set upon by venomous snakes, he stood and spoke with honor and spine for all those who live their lives for glory alone. Oh, how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered. You will meet them, Ale. One day, they will come. His men came too late to save him. Those who fought for him, they loved him dearly. Their oaths, unbreakable. I have sent your Drengir to meet you, great king. You will be with them once again. There, where he fell, something glints in the soil. Co to? There is something in a pit. Something left behind. Ragnar's dagger. Oh, the fine steel. Damascus steel. No dobra, zobaczmy jeszcze tą broń. Rewelacyjna raczej nie jest. No dobra, powróćmy więc do czyszczenia tego terytorium. Okay, może jeszcze sobie tylko zaznaczmy tutaj trzy zadanka. Zaraz bliżej nam tutaj do bogactwa. Więc załatwmy tutaj najpierw tą sprawę i polecimy sobie dalej. No dobra, wbijamy na głośno. W środku jesteś, no i bardzo dobrze. Dawaj, co tam dla mnie masz? I teraz tak, teraz musimy znaleźć jeszcze drogę. Aj, Ivor, Ivor. Jest i droga. Uciekaj. Okej. Bogactwo zdobyte. Nie mogę się powstrzymać, tak fajnie tym Mjolnirem się walczy. Okej. Tutaj mamy 500, a tutaj mamy bliżej.
No dobra, tu już wyszkowca nie będziemy może brali i dobiegniemy sobie w tradycyjny sposób. Aha, zagadkę mamy. Ale lód przeszkadza. Zobaczmy teraz. No. Skoro mamy to zaliczone, jeszcze trzy tajemnice tylko zostały. To teraz po bogactwo. Podskoczymy. Ajajaj, za wysoko było. A, tu dwa bogactwa są jeszcze do tego. No to świetnie, to świetnie. Już tylko trzech brakuje. Oszczędzę was. Bo i szkoda mi nawet czasu, szczerze mówiąc. Okej, okay. Podejrzewam, że może być znowu jakiś gość do zabicia, jeden. I jedno bogactwo gdzieś tak schowane. Klucz tutaj mamy też, widzę. Aha, czyli typek ma klucz, dobra. Co ty robisz, Eivor? Ej, co z tymi schodami? No cóż, zgliczowane. Jak do ciebie wejść tylko? Fajnie. I teraz jeszcze tutaj. A tutaj mamy kogoś, kto koniecznie chce zginąć. Widać. Koniecznie się prosi o to. Oj, głowę straciła. No dobra. Zbierzmy sobie szybko bogactwo. Okej. Nie mogę się utrzymać, naprawdę. Kurde, jakie to jest fajne.
Dobra. Dobij go, Eivor, i uciekamy stąd. Teraz tutaj mamy całą resztę. A, zaraz, tutaj jeszcze mamy. Tylko musimy teraz odejść na bezpieczną odległość, żebyśmy mogli się przenieść. I zaczniemy od ostatniego artefaktu, czyli to będzie akurat symbol, nie artefakt. Stój! Dobra, możemy już. To przenieśmy się, będzie kawałek bliżej. Teraz musimy przebiec przez całą tą osadę. Musimy na górę się wspiąć. Tylko ciekawe, czy ja będę miał jak tu przejść. Może tędy. Po kamieniach wiadomo, że na pewno przyjdziemy dalej. Dajesz, dajesz, Eivor. Okej, jest wierzchowiec. Aha, mapa, tak? Dobra. Must be blocked from the other side. Aha. Ale to nie przeszkoda, jak widać dla nas. Okej, czyli wszystkie artefakty mamy zaliczone. Teraz tutaj udajmy się. Zastanawia mnie tylko, czemu to zadanie jest niezaliczone przeze mnie. Nie wiedziałem, o co chodzi. No jeżeli nie będę wiedział, o co chodzi, to polecimy sobie do następnych i w następnym odcinku je uzupełnimy, ale mam nadzieję, że tak akurat nie będzie w tym przypadku. Gdzieś na szczycie wodospadu. A, coś mi się przypomina z gościem takim zadanie. No rzeczywiście, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale zaraz zobaczymy. Są na samej górze. No dobra, może zejdę z wierzchowca i resztę pokonamy już w tradycyjny sposób, czyli wspinaczką. Okej. Jesteśmy już na górze.
stoi jakiś gość. Nadchodzi czas wielkiego Archibalda. Wreszcie najdroższa Sibley wspólnie z druhami odszukają miejsce, w którym przebywa największa legenda Piktów. Wystarczy, że podążymy śladem ubitej zwierzyny na szczyt wodospadu Kinder. W tamtejszych lasach ktoś naprawdę zabija niedźwiedzie, zostawiając po sobie krwawą jadkę. To żaden mit, tylko on jest zdolny czegoś takiego dokonać. Gdy już go dopadniemy, wielki Archibald stanie się sławny na... Okej. Czyli dobra. Gdzie są ślady? Ślady zabitej zwierzyny. No to tutaj leżą jakieś kości. Tu po lewej też. O, tutaj coś jest. A po co to? Jako najlepszy z najlepszych wielcy wojowi klanu Dunbar przypada w udziale zaszczyt wydania słabości tych nikczemnych Normanów, którzy okupują Northumbrię. Nie ustawajcie zatem w wysiłkach, póki nie znajdziecie szczeliny w ich pancerzu. No dobra, to jakby przystanek jakiś. Ale już tutaj nie widzę tej drogi z kości. Musimy się zawrócić kawałek. Tutaj. Did you hear what happened to Archibald? Aye, the drunken fool. I was there when he lit the thing on fire. We all told him not to, but he dared tempt fate. You saw it all. Thorin, tell us what happened. The mess, Wilfred. They're true. A legendary picked warrior who can rip a wolf apart with his bare hands. You saw him. I don't know what we saw. Not exactly. Ale gdzie? There's something up there. Archibald held up his torch all bravely to lighten the fire. The next thing we know, his head dropped to his feet. We ran. Should we at least fetch his body? Yeah, you can. No, ciekawe to jest. Gdzieś tutaj coś trzeba zrobić. Go, my eyes. I to na pewno na tym szczycie, kurczę, coś. Tutaj jest dziwne, że... Po co jest ten tutaj... Ta kukła. To do czegoś musi służyć. Ciekawe podpalić. O, proszę. O, to chodziło właśnie.
Archibald? Speak your name, warrior. Have it your way. Nie, to nie. Zginiesz i tak. So, he speaks. You fought well, warrior. But here you live. I po wszystkim. Nie, no. To była szybka akcja, że tak powiem. No dobra, skoro mamy to zaliczone, to przenieśmy się tutaj i dokończmy trzy ostatnie aktywności. Czyli tak, może sobie zaznaczmy. Jeszcze jeden punkt, szybko sobie przyznamy. O, dostaliśmy przedmiot, jakiś broń. I to jeszcze nie tutaj. Ale najbliżej nam do bogactwa i to najpierw załatwimy od razu. Naprawdę, kurde, straciłem kawał dnia na te ryby dzisiaj, zanim mi się udało. Już wczoraj zacząłem wieczorem zbierać te ryby, łowić. Ale tak mnie to znudziło, że już spać mi się chciało i dzisiaj dokończyłem i też zajęło mi to chwilę. Aha, grzyb. Gdzie ten grzyb? A, na górze. No to czemu pokazuje jakoś tak śmiesznie? Bardzo, kurde, chętnie. Chodzisz ty, puszczaj. No i tyle. To było bardzo proste, trzeba przyznać. No dobra, 130 metrów od nas mamy bogactwo, czyli w tej chałupie. No dobra, czyli mamy znaleźć... Aha, to akurat jest banalne. Kwestia tylko dobrze się ustawić. Nie mamy klucza?
you see. O, gdzie jest klucz? Myślałem, że jeszcze na koniec będziemy czegoś szukać, ale nie, nie. Całe szczęście jest wszystko w temacie. Bierzemy klucz, wracamy po skrzynię i bogactwo mamy załatwione. Okej. Jeszcze nam zostało tylko jedno zadanko. Aha, i to znowu jest zagadka. Coś takiego, tak? O, tam bardziej już pasuje ta strona. O proszę, a co to takiego? Są jaskinie, czyli coś musi być z nimi związanego pewnie. O, właśnie. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!